połączenia się kapitanów, marynarzy z jachtowymi kapitanami, marynarzami, żeglarzami. Tu są panowie, którzy po morzach, oceanach opływali na całym świecie. Witam ich. Może powiedzą parę słów najpierw. O, jest i kapkornowiec, co powiedz to dla słowa i pokaż swoich przyjaciół. Oddaję głos kapitanowi Mesy Szczecińskiej, bo to jest na pewno, nie wszyscy być może wiedzą, dlaczego występujemy w takich kapeluszach i kto kim jesteśmy. Otóż jest Stowarzyszenie Bractwo Wybrzeża i lokalny oddział tego stowarzyszenia Mesa Kaprów Polskich, Mesa Szczecińska. Kapitanem tej mesy jest Bohdan Roń-Walichnowski. Ja jestem jednym z członków. Jest tu jeszcze paru kolegów, ale nie mają kapeluszy. No i cieszymy się, że również właśnie wśród tych zasłużonych ludzi morza znaleźli się również dwaj żeglarze, który szczególnie jest mi jeden bliski, a mianowicie mam na myśli kapitana Kazimierza Buby Jaworskiego. Cieszymy się, że ta uroczystość ma miejsce właśnie tutaj, na tym skwerze i będziemy o nich pamiętali, tak jak i o wszystkich pozostałych, no i o następnych. Dziękuję. Poproszę pana prezesa naszego Polskiego Związku Żeglarskiego, Zbigniewa Zaleskiego. Tam proszę bardzo o parę słów o naszych pięknych żeglarzach. Może Włodek trochę więcej niż parę słów, ale na początku chciałbym przywitać jego magnificencję rektorów Akademii Morskiej w Szczecinie, zacnego rektora, długoletniego, który mnie wprowadza w szkołę morską, kapitana żeglugi wielkiej, pana profesora Aleksandra Walczaka. Brawo. Witam serdecznie rektora, jego magnificencję obecnej Akademii Morskiej, pana kapitana żeglugi wielkiej Wojciecha Szlączki. Witam szanownych kapitanów żeglugi wielkiej. Wielu z nich uczyłem, kiedy przyszedłem do Szczecina w 1981 roku, pokończyli Państwową Szkołę Morską. I muszę wam powiedzieć, że wtedy umieli lepiej matematykę niż obecnie teraz kończący. Za co im serdecznie dziękuję. Witam serdecznie mechaników. Witam serdecznie żeglarzy, kapitanów żeglugi jachtowej. Witam społeczność żeglarską. Witam szanowne panie i szanownych panów. Wielkim zaszczytem dla mnie jest, że mogę przedstawić w tej galerii kapitańskiej dwóch znakomitych żeglarzy. Zacznę od żeglarza Ludomira Ludka Ludojada Mączki. Niezwykły geolog i żeglarz. Podróżnik, człowiek morza, jachtowy kapitan żeglugi jachtowej. Urodzony 22 maja 1926 roku w Lwowie. Zmarł 30 stycznia 2006 roku w Szczecinie. Nagradzany i odznaczany wielokrotnie przez PZZ i ZOZZ za wybitne dokonania żeglarskie i podróżnicy. Między innymi rejsy roku, superkolos i inne. Członek Armii Krajowej. Po wojnie studia geologiczne w Lwowie i Wrocławiu. Pracował jako geolog w Polsce, Mongolii i Zambii. Mieszkał na przemian w Polsce, m.in. w Szczecinie, USA i Kanadzie. Miał obywatelstwo polskie i kanadyjskie. Związany z żeglarstwem od 1949 roku. Członek jachtklubu AZS Wrocław i Szczecin, instruktor żeglarstwa PZZ. Uczestnik pionierskich polskich rejsów dalekomorskich i wypraw na jachtach Zewmorza, Witeś II i Śmiały. Jako właściciel i kapitan legendarnego jachtu Messe Maria pływał nim po wszystkich ocenach, w oceanach w latach 1972-2000. W międzyczasie, w latach 1985-1988 uczestniczył w pierwszym polskim pokonaniu jachtem żaglowym przejścia północno-zachodniego Northwest Passage jachtem Vagabond II. Jego Maria jest pierwszym polskim jachtem, który dwukrotnie okrążył ziemię z udziałem ponad 50 żeglarzy, aż 15 narodowości. Najpierw w latach 1973-1984 trasą Szczecin, Kanał Panamski, Australia, Kapstadt, Brazylia, Lafkau. Drugi raz w latach 1999-2003 trasą Szczecin, Montevideo i dalej z kapitanem Krzeptowskim trasą Montevideo, Nowa Zelandia. Skąd
Budomir Wączka w 2000 roku odleciał do Kanady na leczenie. Potem Kapszat Szczecin, gdzie jak powitany został przez Rutka. Pogarszający się stan zdrowia nie pozwolił mu jednak na dalsze rejsy. Odszedł na wieczną wachtę 3 lata później. A jego ukochana Maria pozostaje nadal na macierzystej przystani Jakub AZS w Szczecinie. Łącznie przepłynął w swoich wyprawach i rejsach około 170 tysięcy mil morskich. Opłynął świat, kilkukrotnie Atlantyk, Pacyfik i Ocean Indyjski. Okrążył Australię i był pierwszym Polakiem, który jachtami opłynął obie Ameryki. Uczestniczył też w pierwszych polskich wejściach na szczyty i do jaskiń Altaju, Ameryki Południowej i Afryki. Nie zostawił niestety pamiętników, nie opisał swoich rejsów i wypraw, ale stały się one kanwą 7 książek i 3 filmów, a także licznych wystaw i artykułów prasowych. Był zwyczajny lub honorowym członkiem polskich i polonijnych klubów żeglarskich w kraju, USA i Kanadzie i jednym z pierwszych Polaków przyjętych do Międzynarodowego Bractwa Wybrzeża. Był niezwykłym obywatelem morskiej Polski, Szczecina i świata. Sam mawiał, nigdy nie zrobiłem nic wielkiego. Żeglowałem dla przyjemności. Dla każdego żeglarza najtrudniejsze do pokonania są zawsze rafy lądowe. Później jest już tylko morze. Taki pozostaje na zawsze w pamięci żeglarzy i przyjaciół. Jego postać przypomina granitowy nagrobek na cmentarzu centralnym, pamiątkowy głaz na przystani Jakuba ZSS-u, kotwica i tablica obok katedry i pomnikowa rzeźba jako pierwsza szczecińskiej alei żeglarzy nad Odrą. Od 2016 roku jego imię nosi najbardziej prestiżowa Międzynarodowa Szczecińska Nagroda Żeglarska, której pierwszym laureatem został jachtowy kapitan żeglugi jachtowej Wojciech Jakobson, współtowarzysz wielu rejsów legendarnego Ludojada. Cieszę się, że społeczność żeglarska i społeczność marynarska dzisiaj naszego Szczecina tutaj na skwerze kapitanów w galerii umieszcza znakomitą postać Ludojada Ludka Mączkę. To postać niezwykła, człowieka bardzo skromnego. Proszę bardzo, kapitana żeglugi jachtowej Janusza Karkiewicza z Klubu Samotników, który też bardzo dobrze znał Ludka, o odsłonięcie tej kaplicy. Brawo, brawo! Prosimy naszego pana prezesa kochanego o powiedzenie kilka słów. Szanowni Państwo, Kazimierz Kuba Jaworski, wybitny żeglarz regatowy i konstruktor jachtowy, jachtowy kapitan żeglugi jachtowej. Urodzony 17 października 1929 roku w Augustowie. Zmarł 8 lipca 2005 roku w Szczecinie. Liczne odznaczenia państwowe, PZZ, ZOZ i Bractwa Wybrzeża za wybitne osiągnięcia w żeglarstwie sportowym, m.in. Krzyż Oficerski, Orderu Odrodzenia Polski, Rejsy Roku, Sportowy z Roku, Mistrz Sportu i inny. Jeden z najwybitniejszych polskich żeglarzy. Instruktor żeglarski, żeglarz sportowiec, konstruktor jachtowy, żaglomist, sternik lodowy. Żeglarstwo zaczął uprawiać w dzieciństwie, okupację spędził w Krakowie, gdzie mieszkał do 1960 roku. Zdobywając tam kolejne sportowe doświadczenia żeglarskie i bojerowe. Całe dalsze życie zawodowe i rodzinne oraz karierę żeglarską związał potem ze Szczecinem. Był członkiem klubów w Szczecinie i Trzebieży, m.in. LOT i ZKP. Pracował zawodowo do 1989 roku, najpierw m.in. jako instruktor w LOKU i w CORZE Trzebieży, potem jako instruktor w szczecińskiej stoczni jachtowej imienia Leonida Teligi w Szczecinie, gdzie projektował głównie takie luny i żaglowany jacht. Był współprojektantem słynnych serii jachtów Taurus i Draco oraz Polonez, Spaniel, Spaniel 2 i Spanielek. Później, w latach 1989-2005, był współwłaścicielem firmy Aqua Composite. Odbył szereg rejsów stażowych po Bałtyku, Morzu Północnym, Śródziemnym i Atlantyku, na Zewie Morza, Generale Zaruski, Biurandzie, Konarandzie, Enfinie i inni. Jego główną pasją i specjalnością było jednak od 1946 roku żeglarstwo regatowe i sportowe. Od klasy Omega, potem NH, Fin, Enif, Folkboat, Jor, OTC, ROR i w bojerach, zdobywając mistrzowskie tytuły w regatach klubowych, okręgowych w Krakowie, Szczecinie i Gdyni, krajowych i międzynarodowych. Był m.in. 9-krotnym mistrzem Polski w klasie Folk. Wielokrotnie zwyciężał w szczecińskich regatach przyjaźni, w regatach jesiennych, m.in. na jachtach Ogar, Enif i Spaniel. Wraz z kapitanem Jerzym Siódem zainicjował w 1983 roku bałtyckie regaty samotników o Puchar Polonez, w którym potem zwyciężał, a także pierwszy start Polaków w Admiral's Cup
1977 roku. Wielokrotnie startował z powodzeniem w europejskich regatach morskich, no jak tak Enif, Jogar i inni. W latach 1969-82, w tym Race Coast, Killer Woche, Gotland Row, Sardynia Cup i Mitzi Race Malta, stanowiąc rekord odpłynięcia morskiego. Jego największym światowym sukcesem regatowym, dotychczas niepowtórzonym przez żadnego z polskich żeglarzy, był trzykrotny start i zwycięstwa w transatlantyckich regatach samotnych żeglarzy w Plymouth Newport, w tym Ostar 1976, drugie miejsce na Spanielu, Mini Ostar 1977, drugie miejsce na Spanielu i Ostar 1980, pierwsze miejsce na Spanielu 2. Był to równocześnie duży sukces szczecińskich konstruktorów i budowniczych morskich jachtów regatowych. Łącznie w rejsach i regatach przepłynął ponad 22 tysiące mil morskich, a w 1985 roku przeprowadził jeszcze przez Atlantyk drewniany, przeciekający bliski zatonięcia kabotażowiec na Stanach. Był autorem książki, poradnika i artykułów żeglarskich. Mieszkał w Krakowie i Szczecinie. Zasłużony obywatel Szczecina, honorowy obywatel Chicago. Jego imię nosi jedna z prestiżowych międzynarodowych szczecińskich nagród żeglarskich. Regatowiec roku, której pierwszym laureatem została Agnieszka Skrzypulec, dwukrotna olimpijka w klasie 470, sportowiec roku 2016 ziemi szczecińskiej. Cieszymy się bardzo, że Kuba Jaworski będzie szczycił i będzie tutaj, będziemy oddawali jemu pokłon, Kubie Jaworskiemu, najznakomitszemu z najznakomitszych żeglarzy. Cieszę się bardzo, że małżonka, pani Elżbieta Jaworska, dzisiaj będzie odsłaniała tą wspaniałą tablicę. Dziękuję bardzo. Prosimy małżonkę o odsłonięcie. Tak. Dziękujemy i o powiedzenie parę słów. Pan prezes powiedział wszystko. Ja chciałam podziękować tylko za zaproszenie. Podziękować, że jestem bardzo zaszczycona, że mogłam odsłonić tablicę Kuby Jaworskiej. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy. To ja przy okazji powiem taką ciekawostkę. Otóż, jak pan prezes mówił, zwyciężył w regatach 1980 Newport, Plymouth Newport niósł do Stanów Zjednoczonych, single hand, samotników. I wyobraźcie sobie, że ja akurat w tym czasie byłem tam w Norfolku na statku Kare za pierwszego oficera, a był Szkot kapitanem i pilnie śledziliśmy te zawody. I na statku było kilku też Polaków, na statku były zakłady, że wygra. I okazało się, że wygrał, a tuż za nim na czwartym miejscu płynęła Amerykanka Judy Lawson. I kochani, był sztorm. Dwa dni przed Norfolkiem nagle złamał jej się maszt i jacht zaczął tonąć. Amerykańskie samoloty nadleciały nad nasz statek i rzucały do morza pochodnie i pokazywały nam drogę do tonącego jachtu Judy Lawson. Podpłynęliśmy i wyciągnęliśmy Judy Lawson razem z jachtem. Popłynęła z nami do Gibraltaru i dziwili się wszyscy, bo miała tam telewizję na burcie i GPS-y, że nagle zrezygnowała z czwartego miejsca i 16 knotów popłynęła se do Gibraltaru. Dziękuję.